będą spiskować i doprowadzą do upadku Polski. Będą spiskować i doprowadzą do upadku Polski. Jest to tak naprawdę interpretacja przepowiedni z XV wieku, aczkolwiek jak bardzo ona jest aktualna w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym społeczeństwie, w dzisiejszej sytuacji tak naprawdę politycznej, w jakiej znajduje się Polska. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednię przeora Eustachiusza. Jest to tak naprawdę przepowiednia, która powstała w XV wieku, natomiast została ona opublikowana w XVIII wieku. Mówi ona właśnie m.in. o tym, że dojdzie do spisku, także tutaj inni przywódcy, obcy przywódcy będą spiskować i doprowadzą do upadku Polski, a następnie zostanie wybrany tutaj przywódca, który przywróci tak naprawdę sprawiedliwość, no i te wszelkie cechy tak naprawdę związane z demokracją w Polsce. No szokująca jest to przepowiednia, no tą przepowiednię oczywiście można odnosić do historii, ale można odnosić ją także do czasów współczesnych, do sytuacji politycznej, tutaj do sytuacji, która występuje na arenie międzynarodowej. Dobra, ja przedstawię tą przepowiednię. Brzmi ona tak. Ja, Eustachiusz, przeor klasztoru benedyktynów, przepowiadam Ci, Polsko, że zażyjesz wiele nędzy w przyszłych stuleciach. Zacna Polsko, jesteś szlachetną, wielką, wspaniałą, atoli gardziesz swoimi mądrością sławnymi królami, a ponieważ ty gardzisz niemi, przeto pójdziesz w rozsypkę. Lew północy połączy się z czarnym orłem w ciemnej dolinie i zada ci dotkliwe uderzenie w pierś, aż twoje białe pióra krwią się zarumienią. Młodzieniec za gór stąpi na twe wyżyny i zada ci wielkie klęski. Potem nadejdzie potężny lew dwugłowy, który sprawi twój upadek, a wielka Polsko, słońce skryje, się przed tobą, a ty będziesz długi czas siedzieć w ciemności. Będą wielkie powstania i wiele krwi niewinnej się przeleje, to wołać będzie o pomstwę do nieba. Zagniewany Bóg ześle na was taką karę, że nie będzie końca błaganiom. O nieszczęśliwa i pożałowania godna Polsko, będziesz wzdychała za pokojem, ale ten nie prędzej przyjdzie aż w siódmej liczbie, a spełni się w czasie 7 razy 7. Wtedy przyjdzie książę pokoju w całym swym blasku i pokój panować będzie w twych murach i pałacach. Na koniec będą mieli lilię króla, którego długi czas nie chcieli, lecz potem przyjmą go z radością, będzie powszechna zgoda. No jest to tak naprawdę ciekawa przepowiednia. Widzimy tutaj, że Polska, to jest przepowiednia z XV wieku, która mówi o tym, że właśnie tutaj będzie wiele powstań, że wiele krwi upłynie. No wiemy, że od tego czasu, od XV wieku, no mnóstwo minęło czasu, było mnóstwo walk, były 3 zabory, były 2 wojny światowe. I rzeczywiście mnóstwo Polaków przelało tutaj krew naszych przodków, tak, za niepodległość, za wolność ojczyzny. No i ta tutaj przepowiednia jest ciekawa, ta przepowiednia też wskazuje na to, że to wszystko, znaczy tu wszystko się spełni, przyjdzie ten wybawca, ten przywódca, to będzie związane tak naprawdę z liczbą 7, a więc spełni się w czasie 7 razy 7, wtedy przyjdzie książę pokoju, tak? No i tutaj są różne interpretacje, bo niektórzy mówią, że to jest właśnie 7 razy 7, to by było 49, że to trzeba by doliczyć było do 1991 roku, kiedy w Polsce tak naprawdę został zniesiony, tak, PRL. No oczywiście został on zniesiony jakby w 1989 roku, natomiast ostatnie wojska tutaj radzieckie wyszły z Polski w 1991 roku i doliczając tutaj te 49 lat, to by nam wyszło 2040, także to będzie miało miejsce tak naprawdę w 2040 roku. No są różne interpretacje, są to interpretacje, które odnoszą się, że to tym wielkim książę pokoju, tak, mógł być Jan Paweł II, wybór Jana Pawła II bodajże to było w 1978 roku. że to może właśnie wynikać z tego, tak, że to może właśnie wynikać z tego czasu. Różne są interpretacje. Jeśli chodzi o tą wcześniejszą tutaj interpretację, bo ta wcześniejsza interpretacja odnosi się do wojny historycznej, a mianowicie lew z północy połączy się czarnym orłem w ciemnej dolinie. Tu chodziło o sytuację, gdzie król szwedzki Karol Gustaw i Fryderyk Wilhelm z Brandenburgii, oni spiskowali i tak naprawdę napadli na Polskę, tak? Oni spiskowali, napadli na Polskę. I mówi się też, że jakby ta przepowiednia odnosiła się do czasów współczesnych, tak, albo że jeszcze takie właśnie spiski mogą wystąpić, czyli jakieś państwa tak naprawdę mogą spiskować przeciwko Polsce, przeciwko interesowi Polski. Zresztą co nie jest jakby tutaj wcale takie głupie, tak, gdyby tutaj zobaczyć czasami na naszą sytuację tutaj polityczną, która ma miejsce, czy sytuację międzynarodową. Tak to właśnie by wyglądało. Natomiast jeśli chodzi tutaj o potężnego lwa, potężny lew dwugłowy, który sprawił upadek Polski, no to jest to odniesienie do cara Piotra Wielkiego. Do cara Piotra Wielkiego, który był zarówno przywódcą państwa, a także był tutaj, jakby stał na czele cerkwi prawosławnej, tak? I to właśnie on doprowadził do niewoli, tak, Polaków, to on doprowadził do niewoli Polaków. To są oczywiście jakby interpretacje, które odnoszą się do czasów historycznych, natomiast wiele osób wskazuje na to, że ta przepowiednia może się odnosić do czasów współczesnych, tak. Ta przepowiednia może się odnosić do czasów współczesnych albo do wydarzeń, które będą miały miejsce jeszcze po prostu tutaj w przyszłości. No napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o poszczególne, poszczególne interpretacje poszczególnych zdań, to mogę wam powiedzieć, że tutaj jeszcze ciekawego można powiedzieć na temat tej właśnie przepowiedni. Aha, bo ta się jeszcze odnosiła, ta przepowiednia, no pamiętajcie, że to jest XV wiek, tak, XV wieka została ona, mówi się, że została ona spisana, została ona przedstawiona w XVIII wieku tak naprawdę, tak, została ona przedstawiona w XVIII wieku. No i niewątpliwie tutaj ta przepowiednia mówi o tym, że Polska wiele tutaj, że zażyjesz wiele nędzy w przyszłych stuleciach, tak, w przyszłych stuleciach, czyli że to będzie trwało, że to nie jest tylko tak naprawdę jedno wydarzenie, jedna wojna, że to będzie miało miejsce, no, no to było XV wiek, no to wiemy, tak, co się działo, w kolejnych wiekach rzeczywiście to miało miejsce. I teraz zacytuję, tak, tutaj fragment tutaj, tylko nie wiem czemu to jest na przykład napisane tak, że o nieszczęśliwa i pożałowania godna Polsko, to jest taką jakby pogardą trochę, nie? O nieszczęśliwej pożałowania godna Polsko, no to mi się zdaje, że to nieszczęśliwa, no taka sytuacja jakby tutaj wynika polityczna, tak? Będziesz wzdychała za pokojem, ale ten nie prędzej przyjdzie aż w siódmej liczbie, a spełni się w czasie 7 razy 7. Wtedy przyjdzie książę pokoju w całym swym blasku i pokój panować będzie w twych murach i pałacach. No bo to też jest takie pytanie, wiele osób zastanawia się, bo tak, mieliśmy zabory, tak, mieliśmy potem I wojnę światową, mieliśmy II wojnę światową, potem mieliśmy komunizm w Polsce od 45 do 89, tak, czy do 91 roku, jak zwał, tak zwał, czy liczyć tutaj wyjście ostatnich wojsk, czy też nie. No ale wiele osób jakby wskazuje, że czasy, które są dzisiaj, tak, współczesne, pomimo tego, że to jest w teorii jakby, znaczy w teorii, w praktyce jest to demokracja, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia mamy po prostu z wolnością. Wiele osób jakby tutaj wskazuje, że ta przepowiednia właśnie mówi, że dopiero nastąpi ta wolność, tak, że przyjdzie tutaj ten książę pokoju, który da tą wolność. Czyli tak jakbyśmy żyli teraz w złudnym takim, w złudnej wolności, tak? No bo widzimy, co się dzieje, tak, że to jest globalizacja, że jest wyzysk, tak, że tutaj wielkie koncerny dominują, wielkie firmy, natomiast gdzieś tak naprawdę ta jednostka ginie, być może rzeczywiście to się zmieni, tylko jest też takie pytanie, jakie tutaj by miał wejść ustrój, tak, jaki by miał zostać przyjęty w Polsce ustrój, gdyby rzeczywiście miało być to wprowadzone. Na koniec będą mieli lilię króla, którego długi czas nie chcieli, lecz potem przyjmą go z radością, będzie powszechna zgoda. No, powiem takie rzeczy, że Niektóre tutaj interpretacje odnoszą się do tego, że mówią, że to by był Janusz Korwin-Mikke, tak? Nie, no bo jakby Janusz Korwin-Mikke od lat tutaj ma swoje poglądy, tak? Od lat je przedstawia, no w końcu trafił tutaj do Europarlamentu Europejskiego, natomiast nigdy nie mógł się jakby dostać do Sejmu, tak? Jego partia zawsze miała jakieś procentowe poparcie, natomiast nigdy się nie mógł dostać. No i rzeczywiście tak być może tutaj wiele osób mówi, tak, że ta przepowiednia nie może się odnosić do Janusza Korwina-Mikke, ale ja bym to traktował pół żartem, pół serio. Na koniec będą mieli lilię króla, którego długi czas nie chcieli, lecz potem przyjmą go z radością. Czyli jakby nie chcieli, tak, bo jakby nigdy tutaj Janusz Korwin-Mikke nie zdobył w tych wyborach większości, tak, głosów, nie zdobył tutaj zdecydowanego poparcia społeczeństwa. Jakby nie głosowano na niego tyle ludzi, co na przykład na partie takie jak Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska, tak? No to natomiast trzeba powiedzieć jedno na pewno, że Janusz Korwin-Mikke jest wierny swoim poglądom. Jako jeden z nielicznych polityków, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to cały czas tutaj broni, tak, swojej tezy, swoich po prostu poglądów, nie zmienia się, a na pewno dostał propozycje z różnych partii. No tak to właśnie wygląda. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To była przepowiednia przeora Eustachiusza z XV wieku, a została ona opublikowana, czy też spisana, czy wydrukowana w XVIII wieku. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.